Pyk. O, ładny gol do intra. Elo, elo, witam was serdecznie. Dzisiaj jest z nami Ekognom. Cześć. A to jest kolejny odcinek Edek versus Widzowie w całkowicie niezmienionej formule. No. Zaraz tutaj zadamy parę pytań Ekognomowi, a na samym początku chciałbym tylko powiedzieć, że jest nowy system werbowania do odcinka. No i to wam w jakiejś wstawce dopowiem, no to już tyle z tego będzie. No więc szybki poradnik. Po dołączeniu na serwer z linku z opisu wchodzimy na kanał Wybierz Rolę oraz wybieramy tutaj, no najważniejsze jest wybranie Rocket League'a, czyli tej oto ikonki, oraz chętny do Edek versus Widzowie, czyli tej ikonki. No i w tym momencie będziecie mieli wszystko. Następnie na kanale Rocket League pogaduchy w jakimś tam momencie oznaczę użytkowników z tą rangą. No i pierwsza osoba będzie w odcinku. Panie Ekognomie, standardowe pytania do uczestników. Kto panu tak nick spierdzielił? A. Nie wiem, sam ja? Nie wiem. Kurczę. Tej odpowiedzi się chyba nikt nie spodziewał. Pyk. A dobra, no to polecimy bardziej standardowymi pytaniami. Jakie masz rangi, jak długo grasz i dlaczego Rocket League jest twoją ulubioną grą? To platyna, rangi, czy co było? Jak długo grasz i dlaczego Rocket League jest twoją ulubioną grą? A, no to gram... A, dymy. W Steamie mam ten 500 godzin, a gram w Rockecie mam 100, w sensie ale statystyka. Od kiedy? Od roku czy od kiedy? O, nie, 2 lata jakoś, nie pamiętam. No to tak, w sumie podobnie do mnie nawet. Pyk, pyk, pyk. No i jeszcze nie powiedziałeś, dlaczego Rocket League jest twoją ulubioną grą. Nie wiem, bo są tam samochody. Dobrze, jeszcze o piłce powinieneś wspomnieć, to by już było w ogóle. Czekaj. A. No. To kolejne pytanie. Jak Ekognom... No, tak jest, jak była ta seria, wszyscy co nagrywali pytania z Google'a czy coś takiego, to teraz na szybko ankietowani zadali takie pytania, więc poczekaj, poczytam. Pierwsze pytanie. Jak Ekognom ma na imię? Dominik. Dominik, a dzięciołek Dominik... Nie, inaczej to było. No, tak było właśnie. Dzięciołek? Dwa nawet. Pyk. Pyk, pyk. O kurde, mogą boosty sobie skłować. Dobra, nie starczy mi na nic. Dzięciołek Dominiczek. No, to jak słyszymy tutaj... Trzeba zadać grubsze pytania. Co jadłeś na kolację? No, standardowe pytanie. Wiem, tutaj przebadałem temat i doskonale wiem, że już jadł kolację. Czyli co jadłeś? To golonkę jadłem. Krzysztofa? To bardzo nie. Co? Dobrze. Nie. Nie Krzysztofa? Nie wiem, co ja robię. Nigdy nie potrafię grać bez dźwięku. Ja też nie wiem, co ja robię. Rozgrzewałem się przed odcinkiem, a teraz mi ręce wariują. Poleciał. Masz, nie zrobię dźwięki. Poleciał jak? No. Cyk. Co, ten Dominus to ze względu na to, że jesteś freestylerem? Co? Ten Dominus to ze względu na to, że jesteś freestylerem, czy ze względu, że jest na dy? Nie wiem, najłatwiej mi się graniem. Też, co najbardziej lubię Dominusa. Freestyle wolę breakouta. A, do breakout jest fajny do trzymania piłki. I do air dribblingu.
No, o tym generalnie mówię. Ktoś to chyba chce pierdziel dostać jednak. Ktoś ty chyba chce jednak dostać pierdziel. No nie, busty nie mam. O, busta nie mam. Zaraz z czegoś innego nie będziesz miał, jak tak dalej będziesz grał rozwalaku ty. Co za parowa jedno? Już mnie z 4 razy rozwalił. Już 4? Nie, nie liczyłem. Ale tak na oko? Myślałem, że 2. Pyk. O, ładny gol do intra. Zobaczmy, dzisiaj się uczyłem pinczy. Pyk. No, taki soczysty. Serio, jestem z ciebie zadowolony, że weszło. Nigdy nie próbuję pinczy. Co jest jak to... Okej. Okay. A w co w ogóle tam grasz poza Rocketem? Bo to też VOD? W sumie zawsze pytam. VOD, czyli... czekaj, zaraz rozstrzygnę ten skrót. Wiedza o tankach. Co? Nieważne. Nie słyszałem. Nic nie mówiłem. Wiesz już, jaki tryb zagramy w ramach drugiego meczu, czy nie? Co? Wiesz już, co zagramy podczas drugiej gierki? Czy nie myślałeś o tym jeszcze? Rabel? Nie, nie myślałem. A... Mnie się zafejkować, jak gówno zrobiłem! Eko, gnom chciał zafejkować i narobił pod siebie. Nie weszło. No dobra, no to co? Ja oddaję ci lidera i przechodzimy do drugiego spotkania. Tutaj piękna dziewczynka. O nie! Ej, masz... Dobra, nieważne. Underpass? Co? Co? No. Czy co jest? Nie zauważyłem jeszcze, że nazwy jakieś dziwne wziąłem. No dobra. Ekognom wybrał coś takiego. O, nie nób, to znalazłem swoją drużynę. O kurde. Nie chce mi się czytać... moderator tych... Co ty włączyłeś? No nie! To chyba będzie jednak dużo cięć w tym odcinku, bo to będzie trwało 3 godziny. Chyba będzie sporo cięć. Czemu ty mnie rozwaliłeś? Przecież ja miałem te, no. No bo jestem szybki, wściekły, dlatego. Ja miałem pionkę. Co to za tryb? Wow. Idź stąd. A nie! Ła, no! I skakać się nie da. A, bo ja się wcześniej bałem podskoczyć. Pokazać ci zaraz 500 IQ? No. No nie! Dobra, to 500 IQ zaraz wlatuje. Nie! Nie! Aha, co to jest? To jest najgłupszy tryb, w jaki grałem. No, a on się skończy? Nie, no bez... No nie! Dajcie power upa szybko, 5 sekund mam na to. Czemu znowu to było podziwiało? Najgłupszy tryb, jaki grałem. Zobaczcie te ustawienia. Bez sensu są. Jakbyście kiedyś się zastanawiali nad takimi ustawieniami, to lepiej ich nie bierzcie. Nie. To podskakiwanie jest OP. Co to za dźwięk był? Jest, proszę bardzo, jaki dźwięk. 7,5 minuty. Kurde, zapomniałem, że to jest rozwalanie się takie łatwe. Aha! Kupek. No ty, zły człowieku!
Ja ten Magnus... Jest! I satysfakcjonujący jest! I fajnie jest ten trybik jednak. Dobra, 10 sekund, to się wytrzyma. O nie! Czemu to piłka jedzie w takim głupim miejscu? No nie, przegrałem. Szybko! Aha! Aha! Się nie rusza! Dobra. Szybko na tym trybie! To był najlepszy okrzyk, jaki słyszałem. Jedziesz 2 na godzinę i szybko jeszcze chcesz. Miałeś piłkę 2 metry, miałeś krążek 2 metry od bramki. 5 sekund czasu i nie zdążyłeś. To był całkiem ciekawy tryb, co? 300 dotknięć miałeś? 300 dotknięć? Piłki, no. To jakiś rekord polski. No dobra, no to w każdym razie dziękujemy tutaj za uczestnictwo Ekognomowi oraz za wynalezienie trybu, który nawet ciężko nazwać. No i chyba to by było na tyle. No, elo, elo. Proszę się pożegnać.